Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a to jest kolejny odcinek z gry Nioh 2, misja fabularna o nazwie Szalona Klinga, uratuj Nobunagę z płonącego Honjoi. Mamy jego jednego z generałów, czyli takiego murzynka, z którym będziemy teraz walczyć, zwiedzać teren. I ja się totalnie zgubiłem, powiem szczerze, to jest taka lokacja straszna, że to jest po prostu dramat. To jest jakiś, kurczę, przykokrzony przeciwnik. Ja już to widzę, także bierzemy sobie ten barierę. Obronę, żeby nie zginąć. Najwyżej zmieścimy mu atak. Szlak. Dobra, ładnie. O, bo zaraz zginę. Nie zginąłem, dobra. Jest gnojek silny. Czy się palę. Niwelujmy tą krainę ciemności, to będziemy tym samym mieć troszkę punktów anime. Dobra. Gnoja mamy z głowy i tym samym mamy tutaj skrzynię. Nadbiornik podpalacza, gdonfa wstrząsów, mały kamień duży i boska gałąź. Dobra, odpalę sobie, słuchajcie. Znaczy, zregeneruje się. Trzeba się naprawdę zorientować w temacie, bo ja się pogubiłem totalnie. A ta izba wykrywania mi nie działa. Dobra, już działa. Ja tutaj coś ciekawego? Chyba na dachu. I Kodama jest po drugiej stronie. Wow, jaki to jest gościu, ty. 86, aż tyle ma mieczy? Zobaczmy. Dobra, spróbuję. I ja zaraz zginę. Lecz się. No jest silny przeciwnik, powiem wam. Dobra, padł. No ale te miecze, powiem wam szczerze, te wszystkie 5 na 5 mieczy, które dają przy duszku opiekuńczym, to jednak coś mówią. Kościół miał chyba maksymalną ilość. Ładnie mi klepnął. Kubek Ohoko i nagelniki czarnych wielkich dowódców. O, skwity miecz. Miał ciężki pancerz. Kodama prawdopodobnie powinien być tutaj. Dokładnie. Chociaż tego zdobyłem. Okej. Okay. Chociaż tego. To jest taka lipa straszna z tym, że to jest... No, czy ja tutaj chcę przejść? Rozejrzyjmy się, bo tam mnie chyba nie było. Ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze się rozejrzyjmy tutaj, czy gdzieś czegoś nie ma. Dobra, to jest kapliczka. I tutaj chyba jest jakiś skrót, czy nie? Nie, czyli ja od tamtej strony przeszedłem. Dobra, czyli od tamtej strony wszystko zwiedzone. Ej, tamty coś zniszczył. Czasami jak się coś zniszczy, to coś tam wypada. Ale nie tym razem. Dobra, no nic. W takim razie przejdziemy tam, gdzie są te ognie. A nie, przeszliśmy od dupy strony, okej. Bang! Chyba zmniejszymy jej atak. Obronę, znaczy się. Ładnie. Okej. Pięknie. Tak się robi kąt na sprysku, wyleczę się. Gdzie mój kompan? Ja się pytam. Opierdziela się. Ach, stare, dobre. Katanki, jest, dobra. Okej. Rozwalona.
No tutaj nas nie było i tam gdzieś Kodamę też widzę po drugiej stronie. Oj, mimik, dobra. Z mimikiem też jest akcja, on nam pokazuje, jaki gest chce, żebyśmy zobaczyli. Dobra, to jest ten. Jest. Dokładnie, powiem wam szczerze, cały czas myślałem. To jest pierwszy raz, otrzymujesz przedmiot gest Wielka Radość. Pierwszy raz w historii Nioh 2, bo w Nioh 1 miałem większe szczęście, ale w Nioh 2, że udało się nie walczyć z mimikiem. Chodziło o to, że on pokazuje gest, podpowiada wam i musicie ten gest naśladować, ale ja myślałem, że tylko to dział, to określony dział po prostu, na przykład on daje mi z niebieskich, nie, jakąś podpowiedź, to ja muszę pokazać mu jakiś różnego rodzaju, nie ten, co on pokazuje, ale jakiś gest z niebieskiego działu, ale to jest tylko strategia na skałę, że nie wiadomo jak, że nie wiadomo jaki gest, ale liczy się dział, a tutaj musi odpowiedni gest, taki jaki wam pokazuje. I to macie ograniczoną ilość czasu, żeby to pokazać. Magatama, gniany dzbanek wybawienia, święty proch, ten wysokiej jakości. Arkabeusz i nagleniki czterech wielkich dowódców. No i tym samym mamy też tego Kodamę na górze. Bo tutaj w końcu jest ta drabina. Dobra, no to się powoli troszkę wyjaśnia, chyba. Albo i nie. Nie, wyjaśnia się, dobra, bo już tutaj widzę. Bo też właśnie jak przechodziliśmy od tej strony, od tej, to gdzieś słyszeliśmy właśnie tą dziwkę. Tylko nie mogłem przejść od tej strony, tylko cały czas tam się kręciłem. Dobra, czyli prawdopodobnie na razie mamy już wszystkie Kodamy. Znaczy nie wszystkie Kodamy jest w misji, ale na razie te, które tutaj mijaliśmy. Że teraz czeka nas tylko lokacja, znaczy czeka nas tylko przejście dalej. Dobra, korzystając z tego, że mam wojownika ze sobą. Dobra. Ładnie. To możemy sobie tutaj też trochę powalczyć. Naręczniki cesarskiego mnicha. Jak mamy przyjaciela generała Nobunagi, to możemy sobie popatrzeć z duchami opiekuńczymi. Znaczy, przepraszam, z duchami innych graczy, nie opiekuńczymi. Chyba tam chyba się nie opłaca przechodzić przez ogień. O dziwo, przeciwnik jest tutaj w środku tego budynku, ale nie wiem, jak się do tego budynku dostać. Chyba, że na górę, przez górną część dachu. To może być taka opcja. Raczej wątpię. Po drugiej, z drugiej strony nie chcę spadać, bo znowu będę szukał drogi powrotnej. Jak już czegoś szukamy, to nie. Słuchajcie, przeciwników, a znajdźki. No bo i tam jest chyba przeciwnik jakiś, czy nie? Nie, tam byliśmy. Tu jeszcze się rozejrzę. Co to było? Wyleczę się jak coś. Tu nic nie ma. Posłuchaj tego kulę demona, ale na razie on mnie nie interesuje. Oho. Czy nie wiem, gdzie mam iść? Teraz się znowu zaczyna problem z tą miejscówką. To oczywiście na kompas mi pokazuje na prawo, żeby iść. Czyli tutaj w tą stronę. Czyli tutaj byśmy musieli iść? Kto wie? O właśnie, patrzcie. Tym samym przechodziliśmy przez dach. Odpalimy sobie skrót. Okej, ja rozumiem. No takie zabawy to ja rozumiem. No, kolega się oczywiście gdzieś zginął. Ale dobra. No szkoda, byśmy sobie mogli tutaj powalczyć. O, na przykład z tym gościem. Chodź, jak mam kapliczkę. O, jest. Dobra, to zwiększę sobie obronę. Barierę. I zawalczmy z tym gościem. Dobra.
Oj, nie masz takie wymagające. Kubek, rękawice, ninja, fumę. I kubek, ohoko, dobra. No mam w takim bądź razie, jak już sobie tutaj otworzyliśmy taki skrót. I możemy tutaj przejść. Nie, nie możemy tu przejść. Patrzcie, myślałem, że to jest dostęp z tego miejsca, ale nie jest to takie łatwe. Ale nie, jest. Tu możemy iść. To skorzystamy sobie, słuchajcie, z kapliczki jednak. O, tu jeszcze jest jakiś... jakaś znójćka. Okej, okay, mały kamień dusz. Ja sobie tutaj odpocznę. Zregeneruję sobie wszystkie sloty magii. Tu mamy... Zain tu bylet mnie interesuje za bardzo. Okej, okay, zapas eliksirów się zwiększył. No i proponuję sobie znowu odpalić ten zban wykrywania. Jedziemy teraz tam, gdzie mamy iść. Tam szkielet leżał, ale za bardzo nie interesuje. No, tam gdzieś jakąś znajdźkę pokazuje. Nie wiem, czy tam chcę iść. Tam na dachu. Okej. Okay. Mam niestety pułapkę. Gościu do mnie mierzy. Co? Co ty to? Właśnie, tu go przestrzelę. A i, albo i nie. Bo nie jest to takie łatwe. Wezmę... Kosmyk włosów ninja i czerwona pajęcza lilia, super. Dobra, ziomuś pokonany. No i tutaj się wróciliśmy, czyli całkiem nieźle ukryta znajdźka, ale bardzo wartościowa, bo będziemy mogli punkt sobie wykorzystać, jeżeli chodzi o magię ninja. No i tutaj jest jeszcze przejście. Tam jest jeszcze znajdźka. O! Mamy kolegę. Porozmawiajmy z nim. Aczkolwiek nie mogę. Mów. No niby. Czekaj, on chyba ma lilię na końcu tego patyczka. Czy mi się wydaje? Może to jest podpowiedź? Może sama animacja, a nie to, co on do nas mówi. No tak, lilię ma. Weź to wyrzuć. Wyrzuć przedmiot. Oj, oj, miło, masz, weź to. Owoc miechutki. Nie wiem, czy to o to chodziło, ale dobra, będę musiał później przeanalizować to. Z tej strony nie przejdę. Dobra, to tutaj trzeba zejść. Tutaj jest jakaś kraina chyba ciemności. Czyli znowu jesteśmy w miejscu, gdzie nas nie było wcześniej. Przynajmniej wydaje. Tam jest gdzieś Kodama. Także. Pięknie. Ktoś jeszcze tutaj jest? No tutaj nas nie było definitywnie, bo jest znajdźka. Dobra. No, udało się. Dobra. Pięknie. W dwójkę to jest team jednak. Dobra, cienki kręgosłup, rękawice gubernatora i antidotum zdobyliśmy. I tu jest nasza kodamka. Super, oraz kolejna teraz do kolekcji. Nice. Oj, 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 oj.
Jeszcze ten debil z toporem. Dobra. Pięknie. Ładnie go załatwiliśmy. Hełm czerwonych wielkich dowódców. Powoli cały set zdobywamy, ale to jest chyba nie jest... To nie jest akurat ten rodzaj setów, gdzie jak nosimy całość, to mamy bonusy dodatkowe. Coś tu wielkiego definitywnie chodzi. Po drugiej stronie. Kraina ciemności chyba. O, i słyszę też ścianę ukrytą. Jest. Super. O, jej. Chyba weź tu barierę może. Odmieszymy jej. Zniszczymy jej obronę. Ja! Nie zdążyłem zrobić kontry rozprysków, a raczej nie mogę jej zrobić, bo nie wiem animy. Dobra, masz. Ładnie. Dobra. Pali się dziwka. Dobra. Aj, znowu nie, teraz nie zdążyłem. Weźmy sobie anamulet ducha. Ładnie. Nice. No, teraz mi te kontry rozpysków, powiem wam, nie wyszły. A za bardzo. Nice, nice. Widzę, że sobie tutaj nie radzili. I patrzcie, tutaj mamy kolejny skrót. Do kapliczki, super. Ale jak mówię, nie będziemy go z niego na razie korzystać. Bo trochę tych tutaj przeciwników padło. Tu jest skała, ale zanim... ją tutaj ogarniemy. A tu są sami przeciwnicy. Nie widzę, żeby tam gdzieś była jakaś znajdka. Nie, jest jakaś znajdka tam dalej. Może weźmiemy mu, spróbujemy klepnąć krytyka. Dobra, żeby się spalił gnój. Pięknie. Super. Lak, lecz się. Pięknie. Dobra, i towarzystwo tutaj pokonaliśmy. I co on tutaj bronił? Bo tutaj nas też nie było z tej strony. No też jest, to kojarzę to miejsce. Też wcześniej je widzieliśmy, ale nie mogliśmy się do niej dostać. Do tej miejscówki. Patrzcie, tu mamy spa. Fajnie. Już oczywiście skorzystamy z tego, bo chyba jest też trofeum i w drugiej części. Żeby skorzystać ze wszystkich kodamek, znaczy tych źródeł. Wiem, no i co? Boisz się gołej kobiety? No chłopie, ile ty masz lat? No nic, odpal talizman wykrywania. Jedziemy dalej z eksploracją. Znaczy, gdzie była... O, tu jest ta ukryta ściana. Dobra, jaki gest ci mam pokazać? No, ma negatywny, nie? Dobra. W takim razie, lecz się. Bariera. Obrona. I żeby nie zginąć.
lag. Dobra. Lecie. Dobra. Nie udało się trafić w tym przypadku z gestem. Ale się udało tego przeciwnika pokonać. I tym samym mamy kolejnego Kodamę. Nice. I tutaj powoli zbliżamy się do końca naszej drogi, bo się pojawia kompas, znaczy kredka na kompasie. A ty co? Pięknie, kolego. I tam coś łazi. Ja z chęcią to sprawdzę, co łazi, ale to zaraz. Na razie tutaj możemy sprawdzić. Oho. Oj. Dobra, gdzie jesteś, Inoju? Nie, wycofaj się. Ale za to weźmiemy sobie. No bo ja na takich cwaniaczków to ja mam sposób. Panowie i panie. Na pociski. Poproszę. A na tego, na takich cwaniaczków to ja mam sposób. Gdzie jest to? Pedał. Dobra, ładnie. I tu jest skrzynia. Dużo jest tu przeciwników. No właśnie. Pięknie. Dobra, chłopaku, ładnie rozwaliliśmy. No, tutaj mamy znowu naszego przyjaciela. Nie, on ma to na końcówce, słuchajcie, ten... tą linię zawsze. Także nic się nie dowiemy, nawet z nim rozmawiamy. To śmierdzące okrągłe takie, daj, daj! Śmierdzące okrągłe takie. A to nie jest różowe. Okrągłe, śmierdzące takie, no nie mam nic innego. Śmierdzącego, ale teraz pierwszy raz faktycznie. One podpowiadają, co chcą. Kupa gnoju, to tylko to mam. Śmierdzące takie, a nie, kula gnoju. Czekaj. Porozmawiajmy jeszcze z nim. Nie, tylko raz mówi. Nie ma tak łatwo. Kula gnoju. Albo ta duża kula gnoja. Albo jedno, albo drugie. Dobra, spróbujmy wyrzucić tamto. To. Wyrzuć. Nie jest fioletowe, ale... Juu, czuję się super, więc możesz sobie to wszystko wziąć. A, czyli to było to. Boska gałąź. Czerwona pajęcza lilia. I amulet wody. To chyba o to chodziło, bo mówił, że się czuje wspaniale. Okej. Dobra, i tam mamy... skrzynię. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam chodzić. Też mamy kolejną skrzynię. Po drugiej stronie. Tylko tutaj akurat nie wiem, jak wejść. Tego nie rozwalę.
Dobra, już wiem jak wejść. Dobra, spróbujmy tym. Pięknie. Dobra. Ładnie. Nice. Powiem szczerze, że mam ten amulet, który wykorzystuje przez chwilę atak naszego duszka opiekuńczego. I zależy od duszka, im macie się naszego duszka, tym fajniejsze ataki wykonujecie. To też jest dobre. Dobra. Ziołowe lekarstwo, nadbiotek wyższego dobra, pudło shinobi, Tokakamaru. No i właśnie, dlatego bardzo lubię eksplorować w Nio, bo fajne rzeczy nam wypadają. To jest akurat super. Jest jeszcze gdzieś indziej, tamta skrzynia. I można do niej wejść na dach. A, widzicie, byłem tam wcześniej. Albo i nie byłem. No, a tak też można wejść. Bez problemu. Kamień na dusza, sake, maska Hototoki na galeniki podpalacza. Super sprawa. Tutaj też mamy znajdźkę, ale już mi się skończył talizman wykrywania. Ja sobie go teraz odpalę. Kosmyk włosów, Magion Mio, owoc michutki rozdętej. Dlatego to jest świetny przykład na to, że naprawdę warto eksplorować lokacje. Ciekawe rzeczy można znaleźć. Ale mimo to i tak nie znalazłem wszystkich kodam. Też to trzeba mieć na uwadze. Bo tutaj jest nasz przyjaciel, o właśnie. On tam coś łazi. Także nie nic, my pójdziemy sobie z tej strony. Znaczy tutaj zejdziemy. I pójdziemy tam, gdzie jest tamten przeciwnik. Strzałę zdobyliśmy. Tutaj raczej wszystko jest zdobyte i znalezione. Tutaj był skrót do kapliczki. Na razie koda nigdy nie widzę. Tu jest jeszcze skrzynia. Gdzieś. A nie, ta mała. Dobra, no zawsze coś. Duży kamień, duży święta woda. Dalej nie przejdziemy. Okej, tu od razu otwieramy i mamy surprise to the party. Tu jeszcze zobaczymy, czy coś jest. Nie wydaje mi się. Znaczy tutaj wszystko sprawdziliśmy. Dobra, nie ma co ten, bo tam już wchodziliśmy na dach, tylko tak naprawdę też zwiedziliśmy. Także myślę, że możemy iść tam do tego demona. Bo tak, ja sobie od razu, a nie mam już talizmanu bariery. Ale wezmę sobie ochrony, żeby nie zginąć i też nie jest źle. Zmniejszę mu atak. No chodź. Dobra, ładnie. Nadajesz, cwaniaczku. Pięknie. Coś jeszcze? Definitywnie tak, bo nadal kraina ciemności jest. No to w takim razie jedziemy dalej. Widzę, że tamto jest... Ojej, ktoś mnie zauważył. No nie zapomnij. Dobra. Dobra, załatwiłem go. Kurczę, dobra, póki działam jeszcze. Ma mało ma życia. Ja... Lecz się. Ładnie. Kurczę, podoba mi się ten rdzeń. Ten obrotowy, fajny jest.
A, bo się niestety palić się nie palę, mam mało życia, nie mam już amunicji do karabinu. Niestety, zostaje nam tylko działo, którego też amunicji mam jak lodu. I nadal jest kraina ciemności. Że to nie wróży nic dobrego, powiem wam. Zmienił mi się duszek opiekuńczy przez przypadek. Tam prawdopodobnie jest to coś, co trzyma tutaj tą krainę. Kamień duży, święta strzała. Dobra, i tu mamy kapliczkę i tutaj zakończymy sobie już ten odcinek, ale zanim to zrobimy, musimy pokonać to coś, które mi tutaj blokuje dostęp. Weźmiemy tutaj... Aha, i tutaj wychodzimy z tej krainy. To co to? Co tutaj może powodować tą krainę ciemności? To otworzę? Mogę otworzyć. Lord Nobunaga jest not far. Nobunaga jest niedaleko. Słuchajcie, tu już jest boss. To już widzę. Ty i Okushaka rozdzielacie się. Szkoda. Mogę z nim porozmawiać. Go on ahead. I will cover you. Go on ahead. I will cover you. Szkoda, tylko że niby mnie osłania, że idzie. A ten. O, jest Kodamka. Czy to będzie ostatni? Ale niestety się rozdzielamy. To jest oczywiście nie ostatni. Ale możliwe, że ten ostatni jest tam, gdzie jest ta kraina ciemności, bo jeszcze musimy ją zwalczyć. Słuchajcie, wiecie co? Bo już nie mam naszego kompana. Talizman wykrywania mi działa, działa. Weźmy sobie kosmyk włosów, znaczy ten pędzel. Jak coś, to sobie odpalę barierę. Bo nadal nie pokonałem tego czegoś, co mi tutaj tą krainę ciemności tworzy, ale już to widzę, gdzie to jest. Także zwiększę sobie obronę, sobie barierę. Dobra. Ładnie. Dobra. Jest, udało się. Ale kraina ciemności nadal jest. Także grubo. Mówię wam. A Kodam jak nie widać, tak nie ma. I to jest ciekawe pytanie, gdzie one są w takim bądź razie. Nie wiem, czy ja tutaj byłem, czy mi nie było. Tu jest jakiś przeciwnik. Nie, tutaj się wracam. Definitywnie. Co powoduje tą krainę ciemności, powiem wam? Jestem, powiem szczerze. Dawaj wykrywania. Tam coś jest, na tym, na zewnątrz. Tu przechodzisz i tu, tam coś. Albo się wyda, albo mi się wydaje. Nie, no definitywnie. Tamtej strony, ale... To jakiś element otoczenia, który... Tutaj definitywnie wtedy... No bo to jest kapliczka przed bossem, no nie jest... aktywna, póki nie zniesiemy tej krainy ciemności. O, jest. Dobra, mam przyczynę. Misiaczki. Mam przyczynę. Kokurczaki. Dobra, barier jeszcze mam. W takim bądź razie... Bang! Dobra.
muszę załatwić. Wow, dobra. Lecz. Dobra, odpalmy się. Ja. Dobra. Lecz się. Pięknie. Było gorąco. Maska boga demona, rękawice władcy Kokoku i mod Imponatara. I mamy jego rdzeń. No i tutaj mam tego motylka, tak możemy zniszczyć. Ten sam mamy buff. Aj, żałuj. Zdobyto trofeum Skrywane Nadzieje. Że jestem ciekawy, co to za trofeum. Skrywane Nadzieje. W tej chwili zdobyte trofeum. Spotkano wszystkich Usurgikorów w szalonej klindze. Okej. Ciekawe trofeum. Bardzo ciekawe. Dawaj, tutaj mamy. Mam skrzynię. Napierśnik wiceministra, sakę, napierśnik podpalacza i strzały. I tak to nie zmienia faktu, że nie wiem, gdzie jest jeden Kodama. Panowie, i wiecie co? Ja tutaj zakończę odcinek. Bo i tak tutaj te kapliczki są dosyć bliskich odległościach od siebie. Także ja po prostu sobie polatam tutaj z jeszcze działającym, słuchajcie, talizmanem wykrywania. Jak nie, to będę używał tych pędzli. Będę dalej sobie eksplorował i szukał tych Kodam, bo gdzieś definitywnie jeszcze jednym Kodam nie zdobałem. Ale gdzie, to już zobaczycie w następnym materiale, do którego gorąco zapraszam. Maroko Bragiego na maksymalnej poziom aktywności. Zapraszam do kolejnych hardcore odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!